ciasteczka. Dzisiaj robię Poki Oreo. Pyszna, smaczna przekąska, kruche ciasteczka oblane białą czekoladą, posypane Oreo. Spróbuję jednego, jak ja już 3 chyba zjadam, bo 4 pyszne są. Dobra, ale pokażę wam, że są kruchutkie. Słuchajcie, jak szrupię? Maciek, proszę tu bliżej. Pizzę piekę. Piekam ciasteczkę o pizzy, teraz piekę. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, dołączajcie emotkę ciasteczka. Najlepsze komentarze: Felicia, Mucias, Gracias i spoko gościu. Piszcie komentarze, a w komentarzu napiszcie, jakie smaki Poki lubicie najbardziej. Poki, robimy Poki, 200 gramów mąki. Patrzcie, jak usypałam sobie takie góry, tak mi się coś skojarzyło. Teraz tak, dodajemy 5 gramów drożdży, 25 gramów oleju. O, fajnie się robi takie wzorki. Szczyptę soli, 100 ml letniej wody. Ale papa. Teraz to zagniatamy wszystko. O, bawimy się. Mieszamy. Jeszcze nam to połączy. A, fajne. Jeszcze musimy wygniatać, więc jeszcze damy to zaraz. Przełożyłam sobie teraz ciasto na tortownię, Boże, na stolnicę. I wyrabiamy, żeby było takie gładkie, lśniące. Boli mnie ręka ta, że lewą ręką nie umie lewą ręką. Mamaczka zagoni za chwilę. Dobra, damy radę. Ciasto piękne, gładziutkie, o, tak wyrobione. Wkładamy do miseczki, zostawiamy pod przykryciem, aż podwoi nam swoją wielkość. Czekamy, mamy teraz wolne. Ciasto ładnie urosło, pół godziny rosło, nie było cieplutko dzisiaj. Trochę podsypałam sobie mąką, teraz go rozwałkuję na grubość pół centymetra, 5 mm. Nie będę mierzyć. Zobaczymy. Teraz potrzebujemy ostry nóż, zobaczymy, czy on się sprawdzi, jak nie, to spróbuję nożem do pizzy, ale proszę mi się trochę kamerą, że to odsłonić. To ma być na grubość pół centyla. Maciek, tu proszę sprawdzić, tyle to jest, pół centymetra. Tyle. No, będziemy się bawić, tylko sobie wezmę, odkroję takie, żeby to było tak ładnie równo. Pierwszy to wiadomo, zawsze tak jest. Dam sobie tego na blachę przygotowaną, pokrytą papierem. Kroję dalej. Na razie zrobiłam z połowy. Tyle mi wyszło na jedną blachę. Teraz wkładam to do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na 10 minut. Dwie łyżki śmietanki podgrzewam, do tego dodaję 100 g białej czekolady i rozpuszczam to w kąpieli wodnej. I jak to się upieka, zobaczcie, superowe, czy są gorące. Przygotuję sobie teraz czekoladę Oreo, do tego do białej czekolady dodaję rozgniecione ciasteczko Oreo. Wymieszamy. Mam taki patent. Wkładam sobie. O. To musi być więcej chyba, sobie tu trochę. Trochę za grube, nie? Posypiemy to jeszcze takim drobnym Oreo. No, fajne? Fajne. To zostawiamy do wystygnięcia. Oj, to się mi przyklei, chyba będę musiała to trzymać. Znowu coś nowego. Super. Poki Oreo gotowe. Pyszne, chrupiące, super przekąska. No, zbliża się Sylwester. Idealny będzie na zabawę. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.